Lotar, opowiedz nam historię przy tym ognisku. Wiesz co? Nie mam przygotowanej historii, ale mam przygotowany miecz, którym ciebie ciachnę na początku. Witamy, dzień dobry, tutaj jest Flotar, jestem ja. Idziemy dzisiaj na kolejną wyspę Minecraft, opuszczone wyspy, czy coś takiego. Jakby między odcinkami troszeczkę żelaza wydobyłem, liśmy i patrz, widziałeś ten namiot, jak rozbudowałem go, Właśnie kurde. Chciałem powiedzieć, że jak to jest opuszczone, skoro ostatnio znaleźliśmy tutaj namioty? Jak ta wyspa może być opuszczona? Chyba, że... jest tu ktoś prócz nas? Nie. No nie, na razie bierz najważniejsze itemy, czyli kobla. A idziemy, rozumiem, na kolejną wyspę. Tak, idziemy do Admirosa, bo Admiros tam czeka tam... na nas. Flotar go widział, ale uciekł od niego, bo to taki prank. W ogóle Admiros się zmienił. Zmienił się? O, to sprawdźmy to. Siup! Ej, to jest... To jest Admiros! Cześć Admiros, co tam? O Jezu, przyszedłem z telefonu. Ej, bo ja tutaj jestem. Czemu ja tutaj jestem? Może mi ktoś powiedzieć? Ej, bo Flotar nie wytrzymał i uciekł od niego, zobaczył on i to... Super wyglądasz. Super, widzisz te mięśnie i widzisz tą aureolę, jestem teraz bogiem, aniołem. Napiszcie Admirosowi, czy dobrze wygląda, nie? Kurde. Czekaj, masz skrzydła chyba. Ma skrzydła, umiesz latać? Zrób sobie platformę. Dobra, to jakiś fake. Wrzuciłem go do teleportu, Admiros. Jest dobrze. No poleciał stąd. Admirosie, powiedz nam, co tu jest ciekawego? No tam na tej wyspie jeszcze nie sprawdziłem, bo się teleportowałem tam dopiero. Okej, to musimy razem. Musimy razem tą wyspę sprawdzić. Ale poczekajmy na Admirosa. Tak, no już do was idę, bo tutaj rozejrzałem się po jeszcze kolejnej wyspie. Jakiś most tutaj zbudował? O co chodzi z tym mostem? Musisz tym mostem iść. Tak, i tam jest tam teleport. O, i jest. O, jest. Dzień dobry, Admiros. Masz baner. Baner dla ciebie. Ja już mam baner. Jasno-szary, teraz mam dwa. To masz dwa teraz. Musimy oznaczyć teren banerem. To jest barenem? Barenem, tak. I mamy tu wielką piramidę. Idziemy do piramidy, czy najpierw rozbijamy obozowisko? Co? Szybkie obozowisko? Do piramidy. Dobra, szybki szałas w tym, czekaj. Chwila, ja już tutaj robię rzeczy potrzebne. Dajcie mi chwilę, bo... To jest nam potrzebne tutaj. No, kurde, dach nad głową. A, dobra, czyli ty naprawdę ogrodzenie dla Admirosa. Ogrodzenie będzie tutaj. Ale wiesz, Damian, ale wiesz, że ja mam skrzydła i tak wyfrunę. Tak, dlatego ale robię... Ale ty jesteś upadłym aniołem, ty nie umiesz już latać. Upadłeś i nie latasz. Bo złamało mi się skrzydełko. No, uciekłeś z... Mamy super ten. Co ty robisz? No. Odsłaniam nas od wiatru, gości, tutaj zobacz. Okay, ale kozak. Dobra, to już możemy zwiedzać piramidę, możemy. Nie, bo tutaj się coś nie zgadza. Jeżeli chciałeś zrobić takie ładne ognisko, to o. A, rozumiem, że to jest nasze ognisko. To jest nasze ognisko. Macie jedzenie. A, do dzięki. O, kozak. Tu jest dużo melonów, nie wiem, czy zauważyliście. Tak, no właśnie jest, nie wiem, czy można tutaj coś brać z tego, może to jest jakieś cenne. Nie, ty nie możesz. Ja nie mogę? Ty nie możesz. To wezmę ciebie na pożarcie. Zabij go. Nie zabijamy. Nie, wolę zjeść melona, jego mięso jest skażone. Bo jak ktoś umrze, to już się nie pojawi. To jest... Tak? Nie. Naprawdę? A, jasne. No, ej, dobra, chodźmy i uważajcie na pułapki, bo... Tutaj mogą być pułapki? No nie wiem, no piramidy to w sobie to mają, nie, że mogą to jest być pułapki. Totem. To jest tu jest wielki bóg Cthulhu Tatulu. Cthulhu Tatulu. Tak. Ten bóg ma skrzynkę, tam trzeba polecieć i... Znaczy polecieć ja nie mogę. Właśnie, ty jesteś aniołem. Jak coś dawaj, lecisz. Ej, bo mamy tu ten. Jeszcze mi nie wyrosły dobrze skrzydła. Potrzebujemy rudy żelaza, melona i skrzynkę, żeby mieć kolejny teleporter, więc no. Czy ktoś ma jakiś pomysł, jak się tam dostać? Tak, wejdę, bo tam na górze była dziura, nie? To wejdę po prostu po piramidzie, jak na miedziach. No. I sobie wejdę tam. Ja bym budował się normalnie. Nie wiem, z jakiegoś powodu bym kompletnie na to nie wparł. No i mamy książkę, mamy drugą książkę. Nie jesteś głupi. Chcesz tam wejść? Tak, no jestem tutaj. Siema. A wy tu po co? Ale mam ochotę zrzucić Admirosa, nie wiem. Tak? To jest silniejsze ode mnie. Zrzuć mnie z tego gniazda i niech pofrunę. Nie, bo ty padniesz i ci się stanie krzywda. Dobra, tutaj, patrz. Zapraszam. Tyk. Dobra, da się przeżyć. Tak, to jest więcej problemu. Dobra, to panowie musicie się skupić. Dobra, chodźmy do naszego ogniska w ogóle, bo mam tu książkę i poznamy kolejny... Ej, co za łatwa jest ta przygoda. Tak, bo tutaj poznajemy przygody kapitana Janusza.
No mów, dobra, możemy czas zrobić, na książkę. Ale musimy mieć zwykłe ognisko, bo inaczej to nie. Jak się robi ognisko? Ognisko się robi, o, dobra, z mogę węgla. Trzy patyki w środku już. Węgiel. Dobra, panowie, ja już zabiłem węgiel? Ognisko, naprawdę? A admiral się pali, nie wiem czemu. No stawiliśmy trzy patyki w węgiel. Myślałem, że admiral... Kłamie? Nie. Kłamie. Ja naprawdę zgadłem? Tak. Znaczy tak. Ej, naprawdę trzy patyki w węgiel? Tak. Kozi. Uczę się tej gry coraz bardziej. No, jesteś już prosem. To zasiądźcie i mamy dziennik kapitana Janusza. Dzień 43. Nie zajęło nam wiele czasu, by po opuszczeniu naszego obozowiska dopłynąć na kolejny ląd. Początkowo myśleliśmy, że wyspa otoczona jest szeroką plażą. Okazało się jednak, że jest ona w całości pogrążona pustynnym krajobrazem. Z miejsca, do którego przybyliśmy, widać jakąś strukturę. Pójdziemy się rozejrzeć. Koniec. Czy ta struktura to czasami nie była piramida? Tak, to chyba tak, no. A, dobra, bo to jest dziennik gościa, który po prostu sobie tutaj szedł i tak pisał sobie książkę, tak wiecie, wyobraźcie sobie, idziecie, piszecie książkę i lol, jaka struktura, i później wszedł na piramidę, zostawił tam książkę. Tak mówi, kurde, muszę coś z tą książką zrobić. Dobra, to ją tu zostawię. Wejdę na samą górę, a czekajcie, tam były dispensary jeszcze. Coś sprawdzałem, dwa z tych, ale nic nie było, nie? Ja nie sprawdzałem, bo wiedziałem, że tam nic nie będzie raczej. A. Ja bym w ogóle ściął ten totem. Nie no, zostaw, ale tak. Chodźcie, mam coś dla was. Zniszczyłem ten Admirze, skoro jesteś upadłym aniołem i tak nie latasz, to możemy zasłonić ci te skrydła. A może i jestem aniołem z Heroesów. Tak. I one latały. Tak, ale nie latały anioły z Heroesów? Tak, latały se tak. O. A tutaj, zobaczcie, tu jest taka, taka jeszcze mniejsza oaza. W sensie potrzebujemy rudy żelaza jeszcze, żeby odpalić teleporter. A skąd mamy mieć żelazo? W tym sensie ja wiem, że można kopać, ale no, tak. Czy tutaj są surowce? No, normalnie? Tak, no normalnie. Wy jeszcze nie odkryliście surowcy tutaj, rozumiem. Nie no, mamy żelazo, to... No i mamy kamienie. No to jak masz żelazo, no to połóż je. Tak, ale mamy przepalone żelazo, a nie... zwykłe. A co jeszcze potrzebujemy? Skrzynkę i melona, którą już mam w sumie, więc to w sumie mogę iść postawić już i zaraz pójdziemy... Zapraszam do kopalni. Tak. Gdzie jest kopalnia? Admiral, gdzie ty jesteś? Admiral ogarnia kopalnię, czekaj, skrzynka. Gdzie jest tutaj? Melon. Tutaj jak patrzysz, o, tu się ma. A czemu tak daleko poszedłeś? Bo wyczułem kopalnię, że tu jest. Ale jest wyniuchał. Idziemy. No dlatego właśnie. Ja nie mam żadnych tych pochodni, nawet jednej. Ja mam pochodnie. O. Ej, ja mam rudy żelaza w ekwipunku. Ej. Mam 4 rudy żelaza w ekwipunku. Dobrze, ale i tak możemy zjechać. Ale i tak chodźmy do kopalni. Tak, idziemy do kopalni, spokojnie. Idziemy do kopalni. Palni, tu jest pan Creeper. Ogóresek! Już nie ma. Spoko. Rzućmy Admirosa na pożarcie. Ogóresek. Rzućmy Flotara na zjedzenie. Wielkiemu bogowi. Tam jest jeszcze jeden. Admiros, musisz tam zejść chyba, wiesz? Ej, gościu. Ej, bo tu jest... Spokój się, mam mało serduszek. Ja też mam mało serduszek, to mi bijesz. Jeszcze miecz wyciągnąłeś. No bo miecz zadaje więcej obrażeń. No wiadomo, dlatego ja cię biłem pochodnią, bo nie chciałem ci. A, no sprytnie. No co za gościu! Umarł? Nie, jest. Wrzucam ci... O nie, ty, oddaj mi ten kilo. Mam jedno serduszko. Tak, masz jedno? Jedno. Masz melona. Admirosie! Nie, bo tu idzie Creeper! Z tej strony też idzie Creeper. No nie! Ten jest mniej niebezpieczny. Pół serduszka masz? No. Może i na szkielety. Wow! No dajcie mi tego melona. No. Ja ci rzuciłem melony. Dobra, melona. Uważaj na szkieleta, bo gdzieś słyszałem strzał. No. I pająk nad nami jest, uważaj, Admiros. Tako. Pająków się nie boję, pająki nie biją. Chciałem na Admirosa się rzucić i zrobić mu krzywdę. Ej, tu jest szkielet. Gdzie? Chowam się za Admirosem. No, o nie! No i koniec. Teraz to już na pewno. No, wszystkie itcy mi wyleciały. Dobrze, wyjdźmy z tej morderczej jaskini. Admiros, gdybyś gdzie nie ty powiedział, jesteś? No, jestem na jakiejś wyspie z wilczkiem. Okej, okay, dobra. Także użyłem zwoju teleportacji. Zwoju teleportacji, bo jednak było w tym. Tak, bo tam właśnie był w dispenserze. Jednorazowy strój. Strój. Admiros, czy to są twoje rzeczy? Proszę. Ty chyba wszystkiego to są moje rzeczy zebrałeś. Dziękuję. No ja właśnie zebrałem, tak przebiegłem się po tych rzeczach. Tak, szybciutko. Aha, to nie jest źle, schody zrobiłeś dla nas. Jak coś, to tam idą do nas trzy creepery jakieś. Tak, dlatego wychodzimy. Wysadzimy je?
No. A mamy już wszystkie. Ej, bo daj mi jeszcze ta, pan mamy naski. Już wszystkie. Tak. Arbuzy. Bo ja myślałem, proszę, że coś tu będzie, jakaś opuszczona kopalnia, o której nikt nie wiedział. Ale to jest po prostu zwykła kopalnia. A to jest taka kopalnia sobie, tak. Dobra, tak. No. Okej, okay, to ja, jakiś idziemy. Węgiel został wzięty, coś tam, więc no, to ruda żelaza czy blok żelaza jest ruda potrzebny żelaza. W końcu? To idealnie, to kurde. Idealnie. To nie tak, no, że Flotar ją miał już. Tak, ja już miałem ją od poprzedniego odcinka. Tak. Ej, tak, wiecie, że jak się przytrzyma spację, to postać cały czas skacze? Ty, jaka ciekawostka. Co, no. My zmieniliśmy chyba serię na... Nie, wow, tak po prostu samo wow. Mi to przyszło teraz, co nie? A jeżeli klikasz na przykład W cały czas, to twoja postać idzie do przodu. Tak. No to każdy wie. Ej, dobra, ja robię kolejne ognisko, tak na kolejną wyspę, bo tutaj no, musimy zostawiać ze sobą właśnie dla potomnych. Ej, to książkę powinniśmy jeszcze napisać. Admiros... To super gość, tak bym napisał tej książce. Tak, ale Kozak tak... byłaby książka, każdy by chciał ją czytać. Też bym wrzuciłbym tak ją później do mo... Ty, mnie zaatakowało. Woda cię zaatakowała. Woda. Jesteś... Tak. Aha, rzeczywiście, bo to jest zatruta woda. Tak, to jest zatruta woda. Flotar już zapomniał od tych 45 tak. dni na tej wyspie. Ej, Creeper tam jest w środku, idę z nim. I zombie. I zombie. Co jest? Dobra, robimy, patrzcie. Creeper. Wysadza totem, o. Wysadził. Tak troszeczkę wysadził go tylko. Myślałem, może? Że zrobił większy. Myślisz, że w środku coś nie... Ty, tam jest. Jest nie. Skrzynia tam. Ta, no jest. O lol. Ej, naprawdę... Ej, koledzy, bo jestem bardzo głęboko. Admiros, wysyłam ci linę kobla ratunkowego. Dzięki. A to tam nie... nic nie ma. Nie, tam nic nie ma. Ale totalnie. Dobrze, sprawdziliśmy to. Dobrze, sprawdziliśmy, tak. To w niezły sposób. Zobaczcie, nie, nie. Będziemy zaczynać nową serię z Minecraft, to będę was zabijał. I zjadał będę kobla. Zjadał kobla? Okej. Okay. Albo wszystko będę zjadał. To... Jestem na wyspie numer 3. Ok, ale my w tym momencie kończymy naszą przygodę na tej wyspie, moi kochani. Zobaczycie kolejną wyspę w kolejnym odcinku. My wam dziękujemy za uwagę, wbijacie do kanału, na kanały chłopaków. Trzymajcie się, no i cześć! Siemanko. Elowka.